Witamy w kolejnej audycji Wyjęci Spodprawa. Robert Dzięba. Piotr Lipczyński. Obiecaliśmy Państwu nie tak dawno, że podsumujemy pracę radnych. Ze względu jednak na kubaturowy taki niewielki obszar naszej audycji, 20 kilka minut, postaramy się ograniczyć do ostatniego roku. I zasady naszej nie tyle co zabawy będą bardzo proste, a my umów dotrzymujemy. Pakta sunt servanta. Zielona kartka, dajemy zielone światło, żółta kartka, ostrzeżenie. Czerwona kartka. Stop. Należy się zatrzymać i tej osobie nie dajmy promocji. Oczywiście to są nasze subiektywne relacje na podstawie wielu bardzo wydarzeń, tego co obserwowaliśmy jako dziennikarze podczas Jeszcze ostatniego roku. Jedna uwaga, mianowicie 4 lata, także nie dlatego, bo dlaczego podsumowywać 4 lata? Ja nie wiem skąd się w ogóle 4 lata wzięła. Jak radni są 5 lat. W przyszłym roku będzie 5 lat, podsumujemy ich kadencję. Dla mnie to jest absurd. To po pierwsze, po drugie, powinniśmy zawsze się zatrzymać na działalności rocznej. Bo po co podsumowywać trzy lata, które gdzieś już podsumowywaliśmy. Ale Robercie, jeszcze jedna uwaga też, po co podsumowywać ostatni rok ich na przykład kandydatury, bo to oprócz pięciu lat będzie jeszcze pół roku, bo ustawodawca wydłużył jeszcze o pół roku kadencję radnych, także to będzie łącznie pięć i pół roku. I wiadomo, że ten ostatni rok będzie bardzo aktywny, ponieważ radni będą się przygotowali już do reelekcji, do kolejnych. Będziemy wyborów. mieli idealne porównanie. Pięć lat obijania się i pół roku kampanii wyborczej. Czyli pokażemy, jak być powinno. O. Ja jestem okay. przekonany, że to będzie bardzo dobre porównanie. Proszę Państwa, to zaczynamy od razu, bo czasu szkoda, a sporo mamy dzisiaj do zrobienia. Lecimy alfabetycznie. A jak? Dlatego, że pierwszy w alfabecie jest radny Kamil Bawinek. Coś Piotr chce powiedzieć? Robert zna alfabet, także on będzie tych radnych wymieniał. Ja jestem człowiekiem wykształconym. Ja człowiek kartki, <laughs> oczywiście ze swojego zdania. Barwinek, zielona kartka. Dlaczego? Ponieważ jest pracowity, wyróżnia się. Być może na tle innej Rady Miasta by nie został dostrzeżony, natomiast jednak te jego działania nie są pozorowane i jest aktywny, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta i ta jego kadencja przebiega o tyle sprawnie, że on pracuje cały czas. To moje zdanie. Kamil Barwinek jest krytykowany, bo Piotr podstawiał go pozytywnie. Faktycznie aktywności nie można mu odmówić, to prawda. Oceniany jest jako osoba, która bardzo mocno i bezkrytycznie wspiera prezydenta Annę Mieczkowską. Czy robisz mu to za złe, gdy tak naprawdę był w klubie, który od początku wspierał Annę Mieczkowską. No ciężko jest to, to zrobić. W ostatnim roku trzeba jednak stwierdzić, że faktycznie jest on bardzo aktywny, odpowiada na pytania, nie boi się krytyki. Tak więc ja również dam Barwinkowi zieloną. Kartkę I robię to z czystym sumieniem, pomimo że nie zgadzam się z różnymi twierdzeniami, które gdzieś wygłasza on na sesji. Natomiast no, my, jako dziennikarze, nie będziemy oceniali radnych za ideologię, bo mają do tego święte prawo do przynależności klubowej i wspierania określonych opcji. Tak więc zielona i zielona kartka daje zieloną. Zieloną. Następna osoba w alfabecie, proszę Państwa. To Maciej, Bejnarowicz. Maciej Bejnarowicz, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość. I ja powiem tak, oczywiście klub Prawo i Sprawiedliwość można oceniać w różny sposób i bardzo krytycznie, ale w ogóle patrząc na działalność klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta i w Radzie Powiatu, to mamy po prostu no nawet nie rów mariański, jeżeli idzie o odległość, ale mianowicie przestrzeń galaktyczną, która dzieli jakość pracy tej grupy radnych. I jeżeli idzie o pracę Macieja Bejnarowicza, oczywiście biorąc pod uwagę jego ideologiczne nastawienie, tak jak stwierdziłem, ma do tego prawo, ale jeżeli idzie o pracę jako taką, ja mam tutaj trochę zastrzeżenia, bo uważam, że opozycja powinna pracować więcej. Opozycja powinna pracować więcej i od opozycji więcej powinniśmy wymagać. I tego w ogóle w pracy opozycyjnej nie widać. I to jest taki zarzut ogólny do opozycji. Natomiast no jeżeli idzie o pracę Macieja Bejnarowicza, to nie możemy tutaj mu zarzucić zbyt wiele, bo jest radnym jednak aktywnym, komentuje różne rzeczy, pojawia się wszędzie tam, gdzie go prosimy. Widać również to w interpelacjach i w innych działaniach, tak więc nie możemy mu tego odmówić. Ja daję zieloną kartkę, słucham Piotra. Powiedziałeś większość rzeczy, które chciałbym ja już powiedzieć, także ten przywilej ma zwykle... Ta osoba, która mówi pierwsza, tak jak powiedziałeś, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Cały klub jest praktycznie nieaktywny, jak cała opozycja, y, czyli Klub Radnych Niezależnych, może poza jakimiś wyjątkami i ze względu na to, że jest on tym wyjątkiem, tym kwiatuszkiem, to też dam mu zieloną kartkę. Natomiast w większości przypadków nie zgadzam się ani z prawem i sprawiedliwością, ani z tezami, które on głosi. Ale ja tutaj oceniam aktywność, a nie zgodność ze swoimi subiektywnymi poglądami i ze swoim oglądem na rzeczywistość. Na miasto i na świat. Natomiast należy podkreślić to, co wspomniałem przy barwinku, że być może w innej konfiguracji nie dostałby takiej oceny, ale na tle tej Rady Miasta, tej opozycji wypada pozytywnie. Kolejna osoba to Bartusz Bieńkowski. Zaczyna Pekrypczyński. Tutaj nie będę się specjalnie rozwodził, wypowiadał. Czerwona kartka. Nie wiem, czym Bartosz Więckowski się zajmuje, co robi, jakie są jego działania. Jest kompletnie nieaktywny. Jak wypowiada się na sesji? Wypowiada się w sposób taki racjonalny, oderwany od rzeczywistości, po to, żeby się przyczepić. To nie znaczy, że ja jestem bezkrytyczny wobec działań. Brak wobec działań Urzędu Miasta, natomiast jest zupełnie niemerytoryczny, bezwolny, nie wnosi kompletnie nic do samorządu i do Rady Miasta. Trzeba powiedzieć, zgadzając się oczywiście z tym wszystkim, bo Piotr Krzyński te kartkę tak od ręki podniósł. I faktycznie przy bezbarnym Bieńkowskim, który w ogóle nie wnosi sobą nic do Rady Miasta w, tej, w, tej, w, w tym roku. Te 12 miesięcy to jest właśnie takie podejście do tej sprawy. W nic się nie angażuje, jak już się odzywa, to tylko po to, żeby kogoś kopnąć. To są w ogóle kompletnie niemerytoryczne wypowiedzi. Albo jest też ty tak, że on w ogóle nie wie, o czym mówi. A jeżeli już to po prostu komuś dogryza od cała filozofia jego działania, takie rzeczy może robić sobie również na YouTubie. Nie potrzeba płacić mu dwóch tysięcy z naszych pieniędzy, tylko dlatego, żeby tam siedział. Tak więc kompletnie czerwona kartka. Radzimy więcej nie Wybierać takich osób do Rady Miasta. Kolejna postać, i tutaj ja sobie pozwolę rozpocząć. Bogdan Błaszczyk. No właśnie, ostatni rok Bogdana Błaszczyka to jest okazja do podsumowania jego jako przewodniczącego Rady Miasta, i kiedyś spotykał się z dziennikarzami, to było tak, że chcieliśmy i on chciał, Zmienić jakość Rady Miasta, bo to jest najgorsza Rada Miasta w historii tego miasta. I to można ocenić bezsprzecznie, pokazując w jaki sposób ta Rada funkcjonuje, kompletnie oderwanie od rzeczywistości. Ja podsumowując pięcioletnią kadencję, e, e, przepraszam, podsumowując pięcioletnią kadencję, no chciałbym, e, ale jednak się tak nie starzejmy. E, rok miniony pani prezydent wskazywałem, że to pani prezydent pracuje za radnych. To jest radni, bezradni, bo prezydent wszystko, co ma zlecone, to zleca. No i Bogdan Błaszczyk chciał poprawić tę jakość pracy Rady Miasta, proponując nowe rozwiązania. I muszę powiedzieć tak, udało się tylko częściowo, nie z winy Bogdana Błaszczyka, bo Bogdan Błaszczyk chciał. Udało się tylko częściowo ze względu na to, że poprawiła się nieco jakość rozmów radnych. Być może wynika to ze zmiany statutu, natomiast no i rozleniwienie, bezczelność, głupota no to jest marka właściwa. Przy czym, tak jak mówię, no nie mogę oskarżać o to Bogdana Błaszczyka. Nie da się oskarżyć o to Bogdana Błaszczyka, bo chciał dobrze i częściowo mu wyszło. Natomiast on, jako przewodniczący Rady Miasta, ja nie mam uwag do jego pracy, praktycznie. Tutaj mamy klarowność wypowiedzi. Pełną kulturę osobistą. Tak więc ja tutaj daję bez najmniejszego problemu zieloną kartkę, i, i to jest postać. O ile początkowo był dla mnie bardzo kontrowersyjnym radnym, absolutnie dostałby czerwoną kartkę. Tutaj jest zmiana o 100%, i, i szacunek mam do tego, że przynajmniej spróbował te stajnie augiasza oczyścić, więc zielona kartka. I za mocno się chyba zgadzamy na jak na razie, bo też wahałem się między zieloną kartką a żółtą, ale jeżeli żółta ma być ostrzeżeniem, to też się będę przychylał zielonej z minusem. Z minusem za to, że próbował, podjął się tak naprawdę, próbował się podjąć reformy Rady Miasta, co jednak mu nie wyszło, ale to było zadanie a wykonalne i powinien sobie z tego zdawać na samym początku y, sprawę jasno. Natomiast moje wątpliwości dotyczą tego, czy za dobre prowadzenie Rady Miasta należy się żółta, należy się zielona kartka, należy się pozytywna ocena. Natomiast patrząc na to, co się na tej sesji, na tych sesjach Rady Miasta y, dzieje, to wydaje się, że też jest to trudne zadanie i też dam zieloną kartkę awansem, aczkolwiek mam tutaj pewne wątpliwości, natomiast Bogdan Błaszczyk już nie werbalizuje tak swojego na przykład z swoich przekonań typu, że za dużo demokracji to niezdrowo i to mnie też cieszy, dlatego m.in. ta zielona kartka. No to kolejna postać i tutaj dam głos Piotrowi Rybczyńskiemu. Ocenimy Renatę Brączyk. Renata Brączyk, żółta kartka z tego powodu, że jakieś działania niby na tym radzi Radzikowie są, natomiast one nie mają skutku. Ostatnio obsławiła się tym, że zwołała konsultacje, które nie były konsultacjami, wprowadziła w błąd rozmaite organizacje, wprowadziła w błąd mieszkańców. Ta żółta kartka jest też bardziej tylko na zachętę. Radzikowo boryka się z bardzo wieloma problemami. Teraz dojdą do tego właśnie problemy z ulicą Grzybowską, z tym poszerzeniem granic administracyjnych miasta. To wszystko przecież skupi się na tamtej tak naprawdę dzielnicy, która jest dosyć mocno już obciążona i turystami, i smrodem, i wieloma rzeczami. Natomiast mam wątpliwości co do skuteczności i racjonalności pewnych działań. Będę wymagał więcej na pewno w kolejnej kadencji, jeżeli takowa będzie. Zawsze, zawsze twierdzę, że mieszkańcy zasłużyli się na takich radnych, bo sobie na nich zasłużyli. Właśnie na przykład na ranę te brączy. Tylko zastanawiam sobie, czym sobie zasłużyli na coś takiego. Ostatni rok fatalny. Po prostu katastrofa. Zmiana z pozytywnego na negatywne. Po prostu pani Brączyk pokazuje wszystkie swoje negatywne cechy związane z brakiem zainteresowania, niekompetencją, zahaczającą o głupotę miejscami. To, co robi, nie ma nic wspólnego z reprezentacją. Mieszkańców. Tak więc ta ostatnia sytuacja, ale nie pierwszy raz, bo ja w pamięci mam odnotowane, że to nie pierwsze takie akcje Renaty Brączyk. Widzieliśmy tego więcej także w tym roku, bo do tego doszła jeszcze sprawa między innymi z przejazdem. To takie sprawy pod publikę, które nic nie wnoszą do naszego działania. Jest bardzo to płytkie. Mamy na radzikowie innych radnych, za chwilę się będziemy przyglądali, będziemy widzieli różnice, choć nie zawsze zgadzamy się z ich poglądami. A tu chodzi o. O jakość działania, miałkość działania, a także na to, co robi na sesji. Tak więc z mojej strony czerwona kartka, ale ponieważ Piotr Rybczyński dał szansę, tak więc żółta kartka nieco wyciąga, więc myślę, że ocena żółta ogólna, przyjrzymy się na koniec kadencji i wtedy wyciągniemy wnioski. Tak to wygląda w praktyce. Myślę, że Piotr się ze mną zgodzi. Żółta kartka dla Pani Brączek jako ocena ogólna. I kolejna postać. Może chyba pójdzie krócej. Były wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Dąbkowski, radny Rady Miasta, obecnie radny niezależny, bo, bo go chyba nikt nigdzie nie chciał. Eee, porażka tej kadencji. I czerwona kartka, myślę, że to będzie bardzo krótki, prosty komentarz, bo tutaj nie ma co komentować, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, afery, które wokół niego się przykleiły. Nie zrobił nic dlatego w ciągu ostatniego roku, żeby zmienić jakość swojej pracy. Początkowo pupil władzy, teraz po wszystkich rzeczach, które wobec niego ujawniliśmy, całkowicie no, po prostu odrzucony, odstawiony na bok i tak to wygląda. A co powie o tym Pewdrykczyński? Czerwona kartka w stu procentach się w tym zakresie zgadzam. Działania tylko i wyłącznie pozorowane, nie wiem, sztukowanie, próba. Zwrócenia na siebie uwagi poprzez zupełnie irracjonalne podejście do rzeczywistości, traktowanie ludzi jak idiotów, wydawanie, rozdawanie dyplomów, naklejanie ich na klatkach, kompletne oderwanie od rzeczywistości. Odnośnie afer rozmaitych, nie biorę tego tak naprawdę pod uwagę, bo często afery są pompowane, generowane w sposób sztuczny po to, żeby danej osobie zaszkodzić. Patrzę raczej, skupiam się na tym, co dana osoba pozytywnego wnosi swoim wizerunkiem, swoją pracą do Rady Miasta. Tutaj nie ma żadnego punktu zaczepienia. Tyle w temacie. Kończymy, proszę Państwa, część pierwszą. I witamy Państwa wyjętych spod prawa część druga. I dalej kontynuujemy ocenę pracy naszych radnych. Lista alfabetyczna. I ponieważ przed chwilą kończył Piotr Rybczyński, to damy zacząć Piotrowi Rybczyńskiemu. Małgorzata Grodto w alfabecie nam się pojawia. Tutaj się waham, ponieważ nie znam do końca pracy Małgorzaty Grotto, którą narobi, ale patrząc na to, co jest na komisjach, w jaki sposób jest aktywna, to waham się między kartą żółtą a czerwoną. Natomiast staram się patrzeć pozytywnie, dlatego kartkę daję żółtą. Natomiast, bo ona jest trochę taka też neutralna, tak, nie wyróżnia w żaden sposób ani nie stygmatyzuje. Natomiast nie widzę specjalnego zaangażowania poza tym, że stanowi takie zaplecze tylko i wyłącznie prezydenta, i która, która ogranicza się do tego, żeby głosować tak jak każe cały. Obóz, po prostu szabelka, która nic nie wnosi. Natomiast na tle tych czerwonych kartek, które padły dotychczas, wydaje się, że mogę dać jej kartkę żółtą, choćby, żeby odróżnić ją od Bartosza Bieńkowskiego czy Artura Dąbkowskiego. Tak, to jest, tu Piotr ma rację, że to jest problem. Co zrobić, dając czerwoną kartkę? Co zrobić z tego wszystkiego? żeby ci radni, żeby ci radni po prostu no, nie zlali nam się w jedność, ale niestety te czerwone kartki dajemy za różne rzeczy i u mnie Małgorzata Grotto to również zasługuje na czerwoną kartkę, choć zasłynęła pewnymi działaniami w komisji rewizyjnej i zrezygnowała też z pracy w komisji rewizyjnej, bo standardy... Jej się nie podobały, to są takie same standardy, jakie Platforma Obywatelska stosuje czasami na sesjach Rady Miasta. I wówczas Małgorzata to nie protestuje. Dlatego ode mnie czerwona kartka za podwójne standardy. A może w ten sposób, tak? Bo jeżeli jeszcze by rezygnowała z innych rzeczy, które są w Radzie Miasta, to bym ją zrozumiał, a ona rezygnuje, bo nie podoba jej się zachowanie Macieja Bejnarowicza. Ja to rozumiem. No ale wiadomo, jakby... że nie będzie Ci się podobało zachowanie niektórych radnych, wchodzić do takiego gremium po to, żeby właśnie się nie zgadzać, wypracowywać kompromis i żeby, żeby to zmieniać, zachowanie negatywne, tak? ja po prostu niespecjalnie, tak pełna zgoda, ale no jak widać tylko jeden standard się Małgorzacie Grot to nie podoba, no więc skoro podobają jej się inne standardy, to ode mnie ma kartkę czerwoną zwłaszcza, że ja niespecjalnie wiem co ona robi w Radzie Miasta, a jeżeli ktoś jest tłem, to my tła nie potrzebujemy, wystarczy, że za tło służą nam te wszystkie grafiki, które produkuje Urząd Miasta radnych już do tego nie potrzeba, bo za to już raz zostało zapłacone ja wpisałem jej nazwisko u nas na serwer i wyskakuje tylko właśnie w związku z rezygnacją z komisji rewizyjnej, tak więc jedynie raz. Tak, tak więc niczym się nie zapisała w minionym, 2000, mijającym 2020 roku. W 2022 roku. Kolejna osoba, Hock Adam. Bardzo ciekawa postać, bo my bardzo często oceniamy Adama Hocka pozytywnie, bo są różne rzeczy ciekawe, które robi, ale w ostatnim roku moim zdaniem niczym się specjalnym nie zapisał. I poza oczywiście aferą z Jackiem Woźniakiem, która gdzieś tam trwa, bo jeszcze chyba się nie zakończyło postępowanie wojewody, w tej sprawie czekam na to. Tak więc ode mnie, jeżeli idzie o pracę w Radzie Miasta, poza tym, że jest merytoryczny. Ale to uważam, że odkąd przestał być przewodniczącym klubu Nowy Kołobrzeg, to to mocno spadło i to jest kartka żółta. Też daje kartkę żółtą z tego prostego powodu, o którym wspomniałeś, że jest dosyć merytoryczny, nie unika odpowiedzi na zadane pytanie, natomiast należy mu odmówić aktywności, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w mieście, o generalnie pracę komisji, pracę w Radzie Miasta. Natomiast wydaje się, że on na początku kadencji wypadał o wiele lepiej. Teraz właśnie należy dać takie lekkie ostrzeżenie i na tym Poprzestać, natomiast wydaje się, że jeżeli wykaże się chęciami, jest to rokujący radny. Tak, tak, znaczy nie, on jest w ogóle rokujący, stąd ta żółta kartka ma być zachętą do tego, żeby więcej pracował. Ja uważam, że gdy się naprawdę będzie więcej angażował, to Rada Miasta na tym zyska. Kiełkowski Przemysław, kolejne nazwisko na Radzie Miasta. Czerwona ja kartka. Raz. A, ja przepraszam. Ani, nawet nie pamiętam, ale wydaje się, że ja. Tutaj wystarczyłoby tylko tą kartkę pokazać, szkoda, że nie mam większej, że taka mała jest ta karteczka czerwona. Radny, który kompletnie nic swoją sobą nie wnosi, podnosi rękę tak jak mu się każe, jest po prostu szabelką, która pozwala Pani Prezydent obozowi prezydenckiemu zliczyć do 11, czasem przyjdzie na komisję, porobi miny, popatrzy w lewo, w prawo, popisze na Messengerze, tyle. Kompletnie nieaktywny, bezproduktywny radny. Zgadza się. Kolejna postać, ja, ja to samo nawet nie mam o czym powiedzieć czerwona kartka, dziękuję. Kolejna postać Malinowski Zbigniew, radny, który no, jest dość krótko, dlatego że on dopiero rok czasu jest radnym, więc niespecjalnie można cokolwiek o nim powiedzieć. Ostatnio zabłysnął bardzo ciekawym stwierdzeniem i odkryciem, i tu za to mam do niego szacunek, bo ja rzadko jestem na komisjach Piotr częściej to będzie mógł powiedzieć więcej. Ale sprawą kotwicy Kołobrzek i wyciągnięciem dwóch milionów, które idą tak naprawdę na kotwicę. I muszę powiedzieć, że był konsekwentny w tym, co mówił, co przyprawiło niektórych o palpitację serca, ale taka jest prawda, że 2 miliony przeznaczamy na utrzymanie stadionu, tylko po to, żeby kopała piłka, piłka na nim kotwica. Więc jak oszczędzamy, podpowiadamy pani prezydent: zamknijmy stadion, posadźmy tam kwiatki, nie stać nas na utrzymanie tego stadionu. 2 miliony mamy w rezerwie, a Zbyszek Malinowski dostaje żółtą kartkę. Jeżeli będzie trochę bardziej aktywny w przyszłym roku, to czemu nie jest szansa nawet na Zieloną, tak więc choć niezbyt często się odzywa, ale jak się odezwie i coś powie, to widać, że tu są konkretne rzeczy i sprawy, na które ja bym nie zwrócił uwagę. Stąd moja ocena. Ile on już jest w czasie, ile on już jest radnym Rady Miasta? Powołany roboty... został w październiku 2021 w październiku 2021, czyli teoretycznie możemy tą roczną ocenę przyznać, natomiast my patrzymy, mimo że oceniamy ostatni rok, patrzymy przez ten pryzmat ostatniego roku, to oceniamy też wcześniejszą aktywność i dajemy często awansem, czy też te wcześniejsze działania powodują to, że skłaniamy się ku jakiejś ocenie. Wydaje się, że można spokojnie dać kartkę żółtą, czyli można powiedzieć taką neutralną. Fajnie by było, gdyby to było więcej i wspomniałeś o tej komisji, gdzie zwrócił uwagę na to, na co wszyscy radni, Którzy są w tej kadencji już od ponad czterech lat, nie zwrócili uwagi na to, że do miliona złotych, który, które płacimy na kotwicę, to musimy dodać sobie jeszcze 2 miliony, które płacimy na stadion. Wydaje się jeszcze, że jako sportowiec, ultramaratończyk podniósł fajny temat. Oczekiwałbym jednak tutaj większego zaangażowania, bo wydaje się, że jest to również radny, który może rokować, a przede wszystkim może taką wprowadzać trochę bardziej świeżą krew. Kolejna osoba, a w takim razie Piotr Kartka. Pomarańczowa. Nie ma takiej kartki. Dobra, to kartka żółta. Dobre. Żółta. Kolejna postać i tu zacznie Piotr Rybczyński, Wiesław Parus. Chyba już się wypowiedziałem na temat Przemysława Kiełkowskiego. Myślę, że możemy sobie tą samą odpowiedź wyhaczyć. Radny, który w ogóle nie wiem po co został tak naprawdę radnym, jest kompletnie nieaktywny na komisjach, często nie wie o co chodzi, nie potrafi merytorycznie się odnieść zadaje pytania tak elementarne, jak na przykład, co będzie wada Adabarze w końcu, tak. Po trzech latach byłem zszokowany. Taką wypowiedzią podczas jednej z komisji. Nie wiem, czy nie był jej przewodniczącym. Jest to szabelka w obozie prezydenckim radny, którego byśmy nie zauważyli, gdyby to nie było. Kolejna postać, a to ja mam jeszcze radnego Parusa, a ja dam jednak Wysławowi Parusowi jako przewodniczącemu klubu Kłobrzyskich Razem kartkę żółtą, ze względu na to, że jednak jego wypowiedzi, jego działalność, której my do końca nie widzimy, no jednak jest pozytywna większymi aferami, nie zasłynął. natomiast faktycznie no ta aktywność miejska powinna być radnego większa, jest na emeryturze, ma dużo czasu, daje kartkę żółtą, ale z ciążeniem ku czerwonej, jeżeli to się nie poprawi, to za rok ogólna kartka będzie czerwona. Tak jak to zauważył Piotr Rybczyński, i tak to po prostu jest. Kolejna postać: Krzysztof Plewko, radny Rady Miasta, radny, chyba teraz już niezależny, były wiceprzewodniczący Rady Miasta. Nie, My. jest w klubie, w klubie radnych w A, tak, tak. Klub radnych niezależnych, któremu szefuje Jacek Woźniak. Dziękuję. Tak, racja. My. Powiem w, w ten sposób: Jednego nie można plewce odmówić, aktywności. Natomiast no, ja bym chciał, żeby ta, ta aktywność no, przebiegała w nieco innych kierunkach, dlatego że no, Krzysztof Plewko działa w swoisty sposób, wiemy jaki. Te wszystkie przeprosiny, te wszystkie takie działania no to, to, to oceniam negatywnie. Natomiast nigdy nie odmawia odpowiedzi, współpracuje z dziennikarzami, gdy mamy do niego pytania, nawet no, no, czasami nawet takie bardzo mocno krytyczne, jak Krzysztof Lewko jeszcze nigdy nie powiedział, spadaj pan, nie będę z panem gadał, a są tacy radni, którzy w ten sposób z wyrazu twarzy im po prostu bije. I za to dostaje ode mnie kartkę do no, żółtą, bo, bo, bo tak należy go ocenić. Tak? No, jest człowiekiem aktywnym, a to, że nie zgadzam się z jego poglądami, no, to, to nie może rzutować. Jednak na, na, na tę ocenę, a oceniamy dzisiaj aktywność i pracowitość w Radzie Miasta. Ja bym mu dał wszystkie kartki jednocześnie, gdyby była w naszym regulaminie taka możliwość i żółtą i zieloną i czerwoną, bo jest tak naprawdę wszechobecny, jest bardzo aktywny. Natomiast też się z nim nie zgadzam w bardzo wielu kwestiach, natomiast daję mu kartkę zieloną z tego tytułu, że jest radnym pracowitym, merytorycznym, jak stara się, a poza tym, jeżeli chodzi o te rozmaite afery, konferencje, to trochę zdjął nogę z gazu i skupił się na tych sprawach bieżących, dotyczących naszego Miasta. Bardzo wiele razy z nim rozmawiałem, prowadzę z nim wspólnie również audycje na antenie Radia kiedyś jeździliśmy na interwencje, które w odróżnieniu od na przykład działań pani Renaty Brączyk były skuteczne, tak? Plewko jest bardzo częstym gościem urzędu miasta, spędza włodarzom sen spowiek. Wydaje się, że jest dla mnie jasne. Zielona kartka. Chcemy przyspieszyć, bo nam się już audycja skończyła formalnie. Minęły 24 minuty, proszę Państwa, a jeszcze mamy sporo do zrobienia. Eee, Piotr, jaką dajeś kartkę? Przepraszam, bo nie zauważyłem. Piona. Zielona. Czyli łącznie utrzymuje Krzysztof Plewko żółtą kartkę, bo tak ciąży żółta kartka. Kolejna postać Bogusław Połowniak, ale on jest od 2022 roku, od lutego, tak więc nie będę go oceniał, bo jeszcze nawet całego roku nie było ciąży ku żółtej kartce, ale ja wiem, że jest merytoryczny i, i tak też to widzę. Nie wiem, jak Piotr Rybczyński to oceni. Słyszałem kilka do wypowiedzi na komisjach i wydaje się, że jest właśnie zdroworozsądkowy. Natomiast też właśnie żółta kartka raczej w tym momencie... Bo jednak, jeżeli chodzi o aktywność, to od lutego powinny mieć większy materiał porównawczy, żeby móc go ocenić. Zgadza się. Kolejna postać. Danuta Wilk. Ja nie mam specjalnie co tu powiedzieć, bo nie wiem, co ta radna robi. Dla mnie, no niestety, choć chciałbym przyznać jej więcej, to czerwona kartka. Ja daję awansem chyba żółtą kartkę. Z tego prostego powodu, no, że reprezentuje dzielnicę zachodnią, też nie odmawia odpowiedzi i też na komisjach czasami zadaje pytania, czasami reprezentuje mieszkańców. Natomiast jest to żółta, która ciąży ku czerwonej. To mamy Danutę Wilk, która dostała ogólnie żółtą ocenę. Kolejna postać, Karolina Szarbata-Woźniak, zaczyna Piotr Wczyński. Czerwona kartka, osoba kompletnie nieaktywna, trudno ją gdziekolwiek zobaczyć. Mimo całego szacunku i sympatii, niestety nie mogę dać innej oceny. Nie będziemy się rozwodzili, bo czas się nas goni. I tak wystrzelwana kartka. Ostatni rok od momentu, kiedy zaczęła pracować jako katechetka w szkole, kompletnie jej aktywność praktycznie spadła do zera. No i. i... Przykro nam. Ja, ja się zawiodłem na tym, Mówię, powiem może tyle. Kolejna postać, no to kolejna, kolejny radny na WU, Jacek Woźniak. Zacznę ja w takim razie. Powiem tak, są rzeczy, za które Jackowi Woźniakowi w ostatnim roku należy się po uszach, dlatego, że jego działania po prostu, no, tu również jego aktywność bardzo mocno spadła na Radzie Miasta, tak, odkąd rozpoczął pracę w Koszalinie. Natomiast, no, nie można mu odmówić jednej rzeczy, pracowitości. I tutaj, no pomimo że są rzeczy, które oceniam krytycznie, no to są też rzeczy, które oceniam pozytywnie i biorąc pod uwagę cały bilans, jeżeli mam na to spojrzeć na całą tę radę miasta tragiczną, no to niestety Wojciech zasługuje na zieloną kartkę. Ode mnie też zielona kartka, czyli można powiedzieć, że państwu woźniakom średnio wychodzi żółta, bo zielona i czerwona dają razem żółtą, natomiast na tym tle, właśnie podkreślam to cały czas, na tle tej Rady Miasta należy mu się kartka zielona, bo trudno by go było porównać z innymi osobami, jest poza Maciejem Bejnarowiczem najaktywniejszym przedstawicielem opozycji. Dariusz Zawadzki, ja sumptem raz, dwa rozpocznę. Proszę Państwa, czasami nieprzygotowany, czasami nie wie, o co chodzi na sesjach Rady Miasta, ale nie można mu odmówić jednak pracowitości, merytoryczności. No i przede wszystkim, że czasami dostaje za, za całą Radę Miasta w ogóle od nas, nie wiedzieć dlaczego, ale czasami tak jest. Bo ma odwagę cywilną do nas przyjść i się wypowiadać, tak? A to też wymaga samozaparcia i pewnej odwagi spojrzenia na problemy właśnie pod kątem naszym, tak? To też trzeba docenić. Właśnie, to jest problem w ogóle radnych, którzy nie przychodzą, nie komentują, boją się, bo nie wiedzą. A radny Zawadzki się nie boi, zielona kartka dla mnie zielona kartka, ale taka trochę ciążąca ku żółtej z tego prostego powodu, że trochę ma sporo populistycznych zagrań, a to pisze o tym, że fajnie by było jakby była jak bo dziś podpatrzył w innych miastach, a to się zajmuje na przykład tym, żeby jeże miały gdzie spać. Oczywiście ja nie neguję tych działań, ale chciałbym bardziej zdecydowanych i konkretnych działań i bardziej konkretnych problemów, z którymi Pan Radny Zawadzki mógłby sobie poradzić. Izabela Zielińska. Zaczyna Piotr Przyński. Zaczyna Piotr Przyński. A teraz mam problem, tak? Bo Izabela Zielińska była bardzo aktywną radną na początku kadencji, czy podczas swojej pierwszej kadencji, ale. Jeżeli mam oceniać ostatni rok, to muszę dać kartkę żółtą. Natomiast za całość byłaby chyba zielona. Żółta, że no specjalnie pani radnej nie widzę w tym roku. Kilka razy się pojawiła po to, żeby uderzyć frakcję rządzącą, z czego nic specjalnie nie wynikało. No nie ma jej, po prostu jest specy... nie jest specjalnie obecna. Nie widziałem tej żółtej kartki. Będzie? Pokazałam. Przepraszam. Jest żółta kartka, też żółta kartka, żółta kartka na zachętę do roboty pani Radna i kolejna sprawa, ostatni, ostatnia osoba do oceny nasz ostatni delikwent Łukasz Ziemba, czerwona kartka, za kształt. A to dlatego, że po pierwsze Trzeba być i przygotowywać się merytorycznie do sesji Rady Miasta. Nie wystarczy powoływać się na prawnika tylko dlatego, tu mówię o sprawie woźniaka, że coś prawnik napisał. To tak nie daje. To trzeba mieć własne zdanie, trzeba studiować, trzeba pracować. Skoro chce się być radnym, chce się głosować, to nie jest to tylko maszyna do podnoszenia ręki, to naprawdę trzeba się w to zagłębić. Tak więc nadrobić co nieco wiedzy, pójść może na jakieś studia, jeżeli ktoś chce być w tym samorządzie. A tak, no niestety, całość tego wszystkiego. Pomimo, że działalność społeczną oceniam bardzo pozytywnie, no to działalność w Radzie w ostatnim roku stanowczo trzeba to poprawić. Ode mnie czerwona kartka. Piotr Rybczyński. Ode mnie będzie kartka żółta z, z takim lekkim kierunkiem kół czerwonej. Natomiast nie mogę dać kartki czerwonej, bo w tym momencie na tym samym poziomie bym ocenił właśnie pana radnego Ziębę z Bartoszem Bieńkowskim, z Przęsławem Kiełkowskim. Także ta żółta jest po prostu też trochę na zachętę. I możemy, proszę Państwa, zakończyć audycję, bo i tak ją bardzo mocno wydłużyliśmy. Z tylu radnych tyle by się chciało powiedzieć o ich sukcesach w tej kadencji. A tak musimy używać lupy i, proszę Państwa, nadwyrężać wzrok, a szkodliwego nikt nam nie zapłaci, żeby naprawdę czasami wobec niektórych osób starać się wyłuskać te rzeczy, które chcielibyśmy, żeby oni robili dla mieszkańców. Kończymy. Robert Dzięba i Piotr Rybczyński.